Szanowni Państwo, druk 955, przyjęcie wieloletniego programu współpracy gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2012-2014. Uprzejmie proszę o prezentację pana dyrektora rządu. Panie Przewodnicząca, Wysoka Rado. Do druku złożono autopoprawkę oraz poprawki. Pozwolę sobie przedstawić najpierw autopoprawkę Państwu radnym. W autopoprawce dokonano zmian w paragrafie pierwszym załączniku w punkcie szóstym, tak że mówiłem przy okazji opiniowania tego projektu, że przesunięto pewne zadania, które były planowane na rok 2013, na rok 2012, natomiast te, które były w roku 2012, na rok 2013. I to jest uregulowane w autopoprawce, to są zadania dotyczące zadań priorytetowych, które są określone w uchwale, jak również dokonano zmian w słowniku i również w obszarze zadań merytorycznych, tam gdzie jest słownie rekreacja, na wniosek Wydziału Sportu zapisano zadania priorytetowe, które są zawarte w projekcie programu rozwoju sportu w Krakowie na lata 2013-2015 i dodano również jednej poprawki o charakterze specjalistycznym dotyczącym zadań w obszarze osób niepełnosprawnych i ich, że tak powiem, kompetencji na rynku pracy. To zostało również w ramach autopoprawki przez pana prezydenta do tego projektu uchwały wprowadzone. To tyle, jeśli chodzi o autopoprawkę. Natomiast mamy szereg poprawek do tego projektu. Ja sobie pozwolę najpierw zacząć od poprawki pani radnej Małgorzaty Basary. Natomiast tych poprawek... Magdaleny Basary. Przepraszam, Magdaleny, to jest pomyłka rzeczywiście w opinii prezydenta. Przepraszam najmocniej panią radną. Mianowicie poprawka numer 1. Która polega na zmianie brzmienia preambuły na zapis. Reguluje on kierunki współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012-2014, w tym formy finansowe, jak i pozafinansowe, określone przez ustawodawcę. I ta poprawka jest zaopiniowana pozytywnie przez pana prezydenta. Poprawka numer 2, która polega na wprowadzenie definicji w słowniku Rady Miasta Krakowa i również do tej poprawki opinia jest pozytywna. Następnie mamy poprawkę numer 3. W którym pani radna proponuje nowe brzmienie w punkcie, w paragrafie 2, w ustępie 3, w punkcie 2. Mianowicie poprawa komunikacji oraz polecenie przepływu informacji pomiędzy prezydentem miasta Krakowa, Radą Miasta Krakowa, Urzędem Miasta Krakowa a organizacjami pozarządowymi. I ta poprawka numer 3 również ma opinię pozytywną. Następnie mamy poprawkę numer 4, w której pani radna
proponuje wykreślenie takiego zadania priorytetowego dotyczącego powołania pełnomocnika miasta Krakowa do spraw organizacji pozarządowych. I do tej poprawki jest opinia negatywna. To wynika z tego, że kwestie powołania pełnomocnika prezydenta miasta Krakowa do spraw organizacji pozarządowych to był postulat zgłaszany od dłuższego czasu przez organizacje pozarządowe. W związku z tym ten zapis również pojawił się w programie wieloletnim. Chociaż wiadomo, że decyzja o powołaniu pana pełnomocnika jest automatyczną decyzją prezydenta miasta Krakowa. Nawet ten element w programie jest, że tego typu działanie organizacji pozarządowych postulują, żeby taki pełnomocnik się pojawił. Stąd opinia do tej poprawki jest negatywna. Poprawka numer 5. Przepraszam, to nie wiedziałem. Została wycofana. Została wycofana. Tak, numer 5, tak. 386. Poprawka numer 6. Poprawka numer 6 w takim razie. Poprawce numer 6. W załączniku do projektu uchwały w rozdziale 5, paragrafie 5 tabeli wprowadza się następujące zmiany. Mianowicie tu pani radna proponuje poszerzenie jakby grona osób, które biorą udział w spotkaniu z prezydentem i ona brzmi: organizacja spotkań prezydenta miasta Krakowa z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego, przedstawicielami Komisji Dialogu Obywatelskiego oraz Komisją do spraw reformy ustroju samorządowego i dialogu. Bardzo proszę Państwa o ciszę. Bardzo proszę o zajęcie miejsca. Jesteśmy w trakcie drugiej głosowania. Dialogu Społecznego Rady Miasta Krakowa i ta poprawka numer 6 ma opinię pozytywną. Poprawka numer 7, również w załączniku w rozdziale 5, w paragrafie 5 w tabeli wprowadza się taką zmianę zapisu dotyczącego cyklicznych spotkań branżowych i propozycja pana radnego jest taka, żeby organizacja cyklicznych spotkań branżowych przedstawicieli UMK z organizacjami pozarządowymi oraz właściwymi ze względu na zakres działania komisjami Rady Miasta Krakowa. I ta poprawka numer 7 ma opinię pozytywną. Poprawka numer 8 również w rozdziale 5, paragrafie 5 tabeli wprowadza się zapis dotyczący zmiany w punkcie 3, punkcie 4, następującym brzmieniem: opracowanie i bieżąca aktualizacja wykazu organizacji pozarządowych obejmujących pełną sferę zadań publicznych wymienioną w artykule 4 ust. 1 ustawy. I poprawka numer 8 ma opinię pozytywną. Poprawka numer 9. Również w załączniku w rozdziale 6, w paragrafie 6 w tabeli wprowadza się następującą zmianę. W obszarze merytorycznym pomoc społeczna tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w zadaniach priorytetowych w punkcie 2 do realizatora zadań priorytetowych oprócz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dodaje się udział spraw społecznych i poprawka ma opinię pozytywną. Poprawka 10 została wycofana. Poprawka 11. Proponuje się, żeby było nowe brzmienie w paragrafie 8.4. Otwarty konkurs ofert ogłasza prezydent na wniosek. 10 została wycofana. Przepraszam. Okej, przepraszam. Okej, 11. 11 w takim razie. Załącznik również tym razem w rozdziale 10, w paragrafie 21, ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: komórka realizująca zamieszczą informację w zakresie możliwości składania wniosków na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym. I poprawka 11 ma opinię pozytywną. Poprawka numer 12. W załączniku do projektu uchwały według druku 955 w rozdziale 15, paragraf 30 otrzymuje nowe brzmienie:
zasady ich tworzenia i funkcjonowania dzielnicowych centrów organizacji pozarządowych określa prezydent w drodze zarządzenia. Poprawka 12 ma opinię negatywną. Pan prezydent uważa, że w tym programie ten zapis stwarza możliwości dzielnicom do tworzenia takich lokalnych centrów aktywności organizacji pozarządowych. W związku z tym prezydent nie powinien określać tak szczegółowo zasad funkcjonowania tego typu placówek. Tyle jeżeli chodzi o poprawkę pani radnej Magdaleny Basały, a teraz poprawki pana radnego Józefa Pilka. Poprawka numer 1 w paragrafie 46 projektu uchwały dodaje się zapis rocznie powinien do 30 kwietnia prezydent miasta Krakowa przedstawi Radzie Miasta Krakowa raport częściowy z realizacji programu. Pierwszy raport zostanie przedłożony w terminie do 30 kwietnia 2013 roku. Ta poprawka otrzymuje opinię pozytywną. Poprawka numer 2. Do projektu uchwały w paragrafie 43 dodaje się tabelę określającą planowane źródła i wielkości finansowe programu. Ta poprawka otrzymuje opinię negatywną z tego względu, że ona tylko w projekcie umieszcza tabelę, pustą tabelę, to nie ma żadnych kwot. W związku z tym umieszczenie w projekcie czy w uchwale pustej tabeli wydaje się tutaj uzasadnione. Nic de facto nie zmienia. Gdyby ta tabela była wypełniona i miała tam pewne kroki środków finansowych, to oczywiście byłoby to jak najbardziej uzasadnione. I poprawka numer 3 do projektu uchwały. Mianowicie w paragrafie 6 projektu uchwały dodaje się realizatorów zadań priorytetowych, pełnomocnik prezydenta miasta Krakowa do spraw rodziny i polityki społecznej, zarząd infrastruktury komunalnej i transportu, miejskie centrum profilaktyki uzależnień, fundacja miasta Krakowa z udziałem miasta, czy fundacja miasta Krakowa. Ta poprawka ma również opinię negatywną z tego względu, że no, jest tabela, paragraf 6 zawiera pewne zadania opisane przez również realizatorów. W tej poprawce nie wiadomo komu, jakie zadania tym podmiotom dopisać. Czy ci realizatorzy będą tam gdzieś wisieć pod tabelą jako nie wiadomo do czego dopisani, czy mają być dopisani w każdym punkcie tabeli. Po prostu tutaj nic nie porządkuje, a raczej wprowadza pewien zamęt, stąd tutaj jest propozycja negatywnej opinii do tej poprawki. I wreszcie ostatnia poprawka pana radnego Pawła Ścigalskiego, który w paragrafie 6 w obszarze merytorycznym turystyka dodaje punkt 5 o treści działanie na rzecz rozwoju turystyki rowerowej poprzez stworzenie sekcji do spraw promocji ruchu rowerowego, której zadaniem będzie m.in. dialog ze środowiskiem rowerowym, współpraca z organizacjami pozarządowymi zrzeszającymi rowerzystów i promocja infrastruktury rowerowej w ramach oferty turystycznej Krakowa. Do tej poprawki opinia pana prezydenta jest negatywna z tego względu, że 13 lipca zarządzeniem prezydenta został powołany zespół zadaniowy do spraw polityki rowerowej w mieście Krakowie, którego zadania pokrywają się w istocie z wskazaną w poprawce do projektu sekcją do spraw promocji ruchu rowerowego. W związku z tym pan prezydent uważa, że powielanie pewnych komórek, które już funkcjonują, nie ma tutaj uzasadnienia. To by nie ułatwiło, a raczej by utrudniło tutaj w tym zakresie prowadzenia polityki, bo byłyby wtedy dwa różne ciała, które by się tymi zagadnieniami zajmowały. Stąd opinia pana prezydenta jest zadowolona. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania poprawek. A jeszcze opinia komisji. Bardzo proszę, pan prezydent. Szanowni Państwo, opinia komisji, komisja opinię pozytywnie
projekt uchwały pod warunkiem przyjęcia poprawek pani radnej Magdaleny Masary. To jest 10 z 12 poprawek, które pani radna nie wycofała. Pod warunkiem przyjęcia poprawki pana radnego Pawła Ścigalskiego i poprawki numer 1 pana radnego Józefa Pita. Te poprawki uzyskały pozytywną opinię komisji i komisja rekomenduje przyjęcie Wysokiej Radzie tych poprawek. Co do tej kwestii chyba takiej najbardziej gorącej, czyli poprawki numer 4 pani radnej Magdaleny Masary dotyczącej wykreślenia punktu odnośnie powołania pełnomocnika miasta Krakowa w kompetencji pozarządowych. Komisja uznała, że po pierwsze niejasna jest obecna struktura pełnomocników i doradców, ale prezydenta odpowiadających za realizację zadań związanych z organizacjami pozarządowymi, ponieważ mamy doradcę pana prezydenta do spraw organizacji pozarządowych i dwóch pełnomocników, to jest pełnomocnik do spraw rodziny, do spraw młodzieży, którzy mają w swoich zadaniach współpracę z organizacjami pozarządowymi, w związku z tym powołanie kolejnego rytmu, który się tym samym zajmował, jest dla nas niejasne. Po drugie uważamy, i stoimy na takim stanowisku jako komisja, że kompetencje powoływania pełnomocników doradców zgodnie z ustawą należą do pana prezydenta, w związku z tym niecelowe i nienależne spisywanie ich do uchwał Wysokiej Rady. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję dotyczącą poprawek. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w sprawach dotyczących poprawek? Pan mówi, widzę, bardzo proszę Panią Doktorę. Będziemy głosowali poprawki Pani Marzeny Wysokiej. Ja nie będę mówiła szczegółowo poprawek, które złożyłam, żeby Państwa nie zanudzić. Będę prosiła tylko o udzielenie głosu przy poprawce numer 4, która ma opinię negatywną, i przy poprawce dotyczących, poprawce ostatniej, 12, dotyczącej dzielnicowych centrów, tutaj też chciałbym zabrać głos. Większość moich poprawek dotyczy współpracy także na płaszczyźnie Rady Miasta z organizacjami pozarządowymi. Uważam, że współpraca z organizacjami pozarządowymi gminy nie powinna się ograniczać tylko do urzędników i do prezydenta, ale także do Rady Miasta, bo wiele rzeczy na Radzie Miasta wiele uchwał zapada i w związku z tym o planach organizacji pozarządowych powinna Rada Miasta wiedzieć, jak również organizacje pozarządowe powinny wiedzieć o planach, jakie ma w kwestii rządzenia miastem Rada Miasta. Także tylko, żeby zabrała głos w czwartej i ostatniej poprawce. Dziękuję. Szanowni Państwo, w związku z tym będę pytała przy każdej poprawce, czy jest potrzeba dyskusji, podjęcia dyskusji. Poprawka, głosujemy poprawkę Pani Magdaleny Masary. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w niniejszej poprawce? Nie widzę. Czekaj, proszę przygotować się do głosowania. Głosujemy poprawkę numer 1 Pani Magdaleny Masary. Głosujemy. Czekaj, proszę o przygotowanie się poprawkę numer 1 Magdaleny Masary. Domagają się wprowadzenia pełnomocnika do spraw organizacji pozarządowych.
wskazują na to, że przy tego typu współpracy z tak rozbudowanym szeroki ciał, jakim są organizacje pozarządowe, pełnomocnik jest niezbędny. Organizacje pozarządowe przygotowały zakres obowiązków pełnomocnika i myślę, szanowni Państwo, że na podstawie dzisiejszej dyskusji nie możemy brać pod uwagę, że nie wszyscy pełnomocnicy są niezbędni, ponieważ niektórzy mogą przyjąć bardzo dobrego na linii współpracy organizacji pozarządowych z Urzędem Miasta, także z Radą Miasta. Wypowiadam swoje własne zdanie. Dziękuję i stwierdzam, że zgodnie z drugim czytaniem przechodzimy do głosowania. Poprawka numer 1. Wszyscy zdaliśmy głosowanie. Udział głosem za, przeciw, wstrzymujących się, przyjmuję głosowanie. Głosem za 29, przeciw 0, wstrzymało się 0. Stwierdzam, że poprawka Makarii Basarzy została przyjęta. Głosujemy poprawkę numer 2. Przyjmuję proszę o przygotowanie. Głosujemy głosem za, przeciw, wstrzymującym się, przyjmuję proszę. Głosowanie zakończone, przyjmuję proszę. Głosów za 27, przeciw 2, wstrzymała się 1 osoba, a stwierdzę, iż poprawka została przyjęta. Głosujemy poprawkę numer 3. Uprzejmie proszę o przygotowanie głosowania. Bardzo dziękuję. Zamykam głosowanie. Uprzejmie proszę. Głosów za 29, przeciw 2, wstrzymał się 1 osoba. Stwierdzam przyjęcie poprawki numer 3. Uprzejmie proszę, głosujemy poprawkę numer 4. Wszyscy zabraliśmy głos w głosowaniu. Udział w głosowaniu. Dziękuję za to głosowanie. Uprzejmie proszę. Głosów za 22, przeciw 2, wstrzymało się 6 osób. A poprawka została przyjęta. Głosujemy poprawkę numer 6. Głosujemy w głosach za, przeciw, wstrzymujących się. Uprzejmie proszę o wynik. Głosów za 29, przeciw 0, wstrzymało się 1 osoba. Poprawka została przyjęta. Głosujemy poprawkę numer 7. Bardzo proszę wszyscy wziąć udział w głosowaniu. Proszę o wynik. Głosów za 24, przeciw 0, wstrzymała się 1 osoba, została poprawka przyjęta. Poprawka numer 9. Uprzejmie proszę o głosowanie. 8. Przepraszam bardzo. Poprawka numer 8. Poproszę nas. Nie pani. Głosujemy. Wszyscy zagłosowaliśmy, dziękuję. Uprzejmie proszę wszystko. Głosów za 30, przeciw 0, wstrzymała się 0, nie było udziału żadna osoba, bo ta kwestia przyjęta. Poprawka numer 9. Uprzejmie proszę o głosowanie. Głosujemy głosem za, przeciw wstrzymującym się. Jeszcze pan Kredowicz zmierza do głosowania. Tak, bardzo proszę. Wszyscy zagłosowaliśmy, dziękuję za głosowanie. Dziękuję za głosowanie. Przejdźmy. Głosów za 34, przeciw 0, wstrzymało się 0, nie było udziału w głosowaniu 0, poprawka została przyjęta. Poprawka numer 11. Głosujemy. Uprzejmie proszę o głosowanie za, wstrzymujemy się. Dziękuję za głosowanie, uprzejmie proszę. Głosów za 30, przeciw 0, wstrzymało się 0, nie było udziału w głosowaniu 0, poprawka została przyjęta. Poprawka numer 12. Uprzejmie proszę. Bardzo dziękuję. Wszyscy przyjechali w studiu głosowania. Nie działa pani Jakowski z przedłużeniem, proszę pani. Sprzęt do głosowania pani Jakowski.
wyższy sam. Pani Kierowska za głosowanie. Dziękuję za głosowanie. Przyjęcie do środowiska. Głosów za 31, przeciwko 1, wstrzymała się 1, przeciwko 1, przeciwko 2, przeciwko 3. Przechodzimy do głosowania pana Kilka. Szanowni Państwo, głosujemy za pani poprawki pana Kilka. Uprzejmie proszę poprawkę numer 1. Wszyscy Państwo mieliście głosowanie. Dziękuję za głosowanie pana Kilka. Poprawka pana Kilka z głosem za 34, przeciwko 0, wstrzymała się 0, została poprawka przyjęta. Poprawka numer 2 pana Kilka. Ale nie tak szybko, nie tak. Proszę, głosujemy poprawkę numer 2. Pan Kilka.